Podczas śniadania Ala nie była zbyt rozmowna. Powoli przeżuwała swoją kanapkę, bezmyślnie obracając łóżeczką w pustym kubku po kakao. Co ci jest? zapytał zmartwiony tata. Chciałabym mieć zwierzątko, odpowiedziała smutno Ala. Tata westchnął. Wśród spraw, które smuciły jego córkę, brak zwierzątka od dawna zajmował miejsce najsmutniejszej sprawy pod słońcem. Raz na jakiś czas dziewczynka przypominała sobie, że największym marzeniem każdego dziecka jest posiadanie futrzanego przyjaciela. Ale co można zrobić z takim marzeniem, kiedy ma się alergię na sierść? Masz alergię na sierść? przypomniał tata. Wiem, jęknęła ala, ale nie dałoby się kupić szczeniaka, na którego nie miałabym alergii? Tata wyrozumiale pogładził córkę po ramieniu. Niestety, kochanie odpowiedział. A chomika? Tata pokręcił przecząco głową. A myszkę? Tata westchnął smutno, widząc jak Ali zaszkliły się oczy. Może narysujesz swoje wymarzone zwierzątko? zaproponował. Może dzięki temu poczujesz się lepiej. Ala zsunęła się z kuchennego taboretu i smutno poczłapała w kierunku swojego pokoju. Po kilkunastu minutach wróciła z gotowym rysunkiem i pokazała go tacie. – Co to jest? zapytał zdziwiony, bo postać na obrazku wcale nie przypominała pochatego pieska. To moje wymarzone zwierzątko, wyjaśniła Ala. Najlepsze dla alergika. Opowiesz mi, co to za zwierzę? drążył tata. Nie wiem do końca, przyznała dziewczynka. Wiem tylko, że nie ma sierści, więc nie mam na nie alergii. Nie jest więc ani psem, ani kotem, ani chomikiem, ani myszą. Do tego nie potrzebuje jedzenia, które może wywołać alergię. Tak jak na przykład rybki, na które mama jest uczulona. W ogóle je bardzo mało i prawie nic nie kosztuje. Nie trzeba go wyprowadzać na spacer, ani sprzątać mu kuwety, może zostać samo, gdy wyjedziemy na wakacje, i nie trzeba dla niego wynajmować opieki. Jak się nazywa to zwierzątko? Tata wciąż przyglądał się śmiesznemu czarnemu stworkowi przedstawionemu na rysunku. A jak ci się wydaje? zapytała ala. Mi to przypomina. Tata się zamyślił, obracając kartką. Czy ja wiem? Może mrówkę? – Rzeczywiście! – przyznała Ala. – Wygląda jak mrówka. Może się nazywać mrówka Magdalenka. Stwierdziła. Dziewczynka stała jeszcze chwilę w kuchni, zerkając to na rysunek, to na tatę. Po chwili nadeszło pytanie, które zwykle nadchodzi po takiej chwili niesręcznej ciszy. – Tato! – zaczęła dziewczynka nieśmiało. – Kupisz mi mrówkę? – Mrówkę? – oczy taty były wielkie jak pięciozłotówki. Tak, mrówkę, powtórzyła Ala. Sam przecież przyznałeś, że to dobre zwierzątko dla alergika. Ja tak przyznałem? Zdziwił się tata. No tak, kiedy mówiłam, jakie zalety ma moja mrówka, nie zaprzeczyłeś, zauważyła Ala. Kochanie, to bardzo kiepski pomysł. Dlaczego kiepski? zapytała Ala, a jej oczy znowu zaszły łzami. Nie można hodować jednej mrówki, więc kupmy więcej, wykrzyknęła. Więcej wyobrażasz sobie, co by było, gdyby to więcej rozlazło się po naszym domu prawdziwa plaga insektów. Nie insektów, tylko moich zwierzątek, poprawiła Ala. I dlaczego miałoby uciekać? Dbałabym o nie najlepiej jak umiem. Wierzę, kochanie, ale moim zdaniem to zdecydowanie kiepski pomysł. Tata uciął temat i wyszedł z kuchni. Jednak do jego uszu zaczęło dobiegać ciche popłakiwanie córki. Zatrzymał się, a potem wrócił. Już miał powiedzieć, że płacz nic tu nie pomoże, że nie wszyscy mogą mieć zwierzątko, że to nie koniec świata i Ala może znaleźć sobie lepsze zajęcie niż hodowla mrówek. Ale wtedy coś sobie przypomniał. Przypomniał sobie, że jako dziecko założył hodowlę ślimaków winniczków, mama pozwoliła mu trzymać je u siebie w pokoju, choć uważała je za oślizgłe i obrzydliwe. Pamiętał nawet, że ślimaki nazywały się Pimpuś, Miluś i Pusio. Niestety, którejś nocy czmychnęły przez uchylone okno. Gdyby tata zdawał sobie sprawę, że ślimaki potrafią czmychać, na pewno nie zostawiłby uchylonego okna. Bardzo za nimi potem tęsknił. Wiesz, Alu, odezwał się wreszcie, może poczytamy co nieco o hodowli mrówek? W oczach dziewczynki pojawił się błysk nadziei. Tata włączył komputer. Hodowla mrówek wsukał wyszukiwarce, otworzył artykuł i długo czytał w skupieniu. – I co? – dopytywała zniecierpliwiona Ala. – Tu jest napisane, że mrówki potrzebują formikarium. – Formiczego? – zdziwiła się dziewczynka. – Formikarium, czyli specjalnie przygotowanego terrarium dla mrówek. – Myślałam, że mrówki mieszkają w mrowisku – zauważyła Ala. – W naturze rzeczywiście mieszkają w mrowiskach, ale przecież nie usypiemy im go na środku twojego pokoju – tłumaczył tata. – Żeby hodować mrówki w domu, trzeba im stworzyć specjalne warunki. – No dobrze, ale jakie? – dociekała Ala – Zrobimy im formikarium ze starego akwarium po rybkach mamy. Wykorzystamy też naszą tablicę korkową, zarządził tata. Gdzie to jest? Niecierpliwiła się Ala. Przyniosłem wszystko z piwnicy, oznajmił tata. Po kilkunastu minutach wrócił z akwarium wypełnionym różnymi, dziwnymi przedmiotami. Rozłożył je na stole. Tu mamy kawałek korka, z którego spróbujemy wyciąć coś, co będzie mrówką przypominało tunele w mrowisku, wyjaśnił. Tu mam odpowiednio ostry nożyk do wycinania. Tu biały karton, który podkleimy do korka, żeby wszystko było dobrze widoczne. Na koniec zamocujemy ten panel na przedniej szybie akwarium. I zamienimy akwarium w formikarium? zapytała Ala. Dokładnie tak! odpowiedział tata. Ala narysowała flamastrem na korku kształt tuneli, a tata wyciął je ostrym nożykiem. Potem nakleił tekturę, a gdy dobrze wyschła, zamocowali ją w akwarium. Wygląda super, stwierdziła Ala. Jak prawdziwe mrówisko. Ale brakuje najważniejszego, zauważył tata. Tak? Czego? zdziwiła się Ala. Mrówek! No tak, zasmuciła się dziewczynka. Tylko skąd mamy wziąć mrówki? Musimy je po prostu złapać. Najpierw trzeba znaleźć królową. Królową? Ala aż podskoczyła. Wyobraziła sobie mrówkę w kronie i balowej sukni i wydało jej się to dosyć zabawne. Nie wiedziałam, że mrówki mają królową. Mają, potwierdził tata. Od królowej wszystko się zaczyna. Jeśli chcesz, żeby w twoim formikarium zamieszkała kolonia mrówek, musimy najpierw złapać królową. Ala pobiegła po swój rysunek mrówki Magdalenki i dorysowała zwierzątku piękną, wycadzaną klejnotami koronę. Co robisz? Zdziwił się tata. Rysuję list gończy, wyjaśniła Ala. Mówiłeś, że musimy złapać królową. Listy gończe pomagają w łapaniu. Tata roześmiał się. Najpierw musimy dobrze się przyjrzeć, jak wyglądają prawdziwe królowe mrówek, wtedy będziemy mogli wyruszyć na poszukiwania. Tata pokazał Ali kilka zdjęć. Prawdziwa królowa mrówek wcale nie nosiła korony. Była za to sporo większa niż inne mrówki. Miała duży odwłok i długie odnóża. Choć nie kojarzyła się z prawdziwą królową, wydawała się całkiem sympatyczna. Tata przygotował probówkę i kawałek waty. "Spróbujemy ją złapać", powiedział. "Ekstra!", ucieszyła się Ala. Po chwili dziewczynka spacerowała po piaszczystej drodze za domem. W ręku trzymała lupę i probówkę z watu. Była tak ostrożna, jakby stąpała po kruchym szkle. Obawiała się, że omyłkowo przydepnie swoją mrówkę Magdalenkę, która przecież mogła być wszędzie. Księżniczko, gdzie jesteś? nawoływała dziewczynka. Ale księżniczka Magdalenka nie odpowiadała. Tato, nigdzie jej nie ma, marudziła Ala. Może poszukamy gdzieś w trawie, zaproponował tata. Musimy naprawdę wytężyć wzrok. Mrówki są bardzo malutkie. Dziewczynka zniżyła swoją lupę do ziemi i szła pochylona, mrużąc oczy z wysiłku. Nagle zobaczyła coś niezwykłego. Tato! zawołała. Tato, popatrz! Tata nachylił się i zobaczył nieduży kopczyk usypany z piasku. Po którym wędrowało mnóstwo mrówek. Olbrzymia kolonia mrówek. Świetnie, pochwalił tata. Znalazłaś mrowisko. Może gdzieś niedaleko znajdziemy naszą królową? Tata nachylił się. Ala szła za nim, wpatrując się w swoją lupę. Nagle – szast! – potknęła się o sterczący korzeń. Choć patrzyła uważnie pod nogi, lupa pomagała jej dostrzec tylko bardzo małe obiekty, a korzeń nie był przecież małym obiektem, był całkiem sporą przeszkodą. – Nic ci się nie stało? – zapytał zatroskany tata. – Nic – odpowiedziała niecierpliwie Ala – to dlaczego nie wstajesz? zdziwił się tata. Bo chyba coś znalazłam, stwierdziła ala. Rzeczywiście, na źble trawy, tuż obok jej nosa, siedziała mrówka. Całkiem tłuściutka, Milusia mrówka. Cześć, Magdalenko! przywitała się ala. Wyglądasz mi na królową. Tata przyjrzał się mrówce. Faktycznie, wygląda całkiem jak te ze zdjęć, przyznał. Teraz musimy złapać ją do probówki. Ala z wrażenia aż wstrzymała oddech. Tata ostrożnie zbliżył probówkę do królowej i delikatnie zaprosił ją do środka, podsuwając szkiełko bliżej i bliżej. Udało się! Magdalenka weszła. Tata szybko zatkał otwór watą. Mamy ją! Ucieszyła się Ala. Pod wieczór Magdalenka została umieszczona w drugiej probówce, do której tata włożył wacik zamoczony w wodzie. Drugim kawałkiem waty zatkał otwór, żeby Magdalence przypadkiem nie przyszła do głowy myśl o ucieczce. Czemu nie możemy włożyć jej do naszego formikarium, zdziwiła się Ala. Najpierw Magdalenka musi założyć kolonię, wyjaśnił tata. Niedługo powinna złożyć jajeczka, z których wylęgną się kolejne mrówki. Na razie musimy zapewnić jej spokój i dostęp do świeżej wody. Położę ją tutaj obok mojego łóżka, stwierdziła Ala, która wskoczyła właśnie pod kołdrę. Będę czekać, aż złoży jajeczka. To może trochę potrwać, uprzedził tata. Może lepiej zaśpiewaj jej kołysankę. Dobry pomysł stwierdziła dziewczynka. Ale to nie znaczy, że idę spać. Będę patrzeć na moją Magdalenkę. Jednak nim Ala dotarła do drugiej zwrotki, jej powieki skleiły się tak mocno, że postanowiły nie rozklejać się aż do rana. A rano w probówce czekała na nią niespodzianka w postaci małych jajeczek, które okazały się początkiem nowej mrówczej rodzinki.